Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś Wimbledon 2023. Trwa tegoroczny turniej Wimbledonu, ale o tym trochę później. Na początek inny temat i wyniki tegorocznych matur. Według danych podanych przez CKE, maturę zdało 84,4% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 11,3% abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Pośród tegorocznych absolwentów liceów matura zdało 91,1%, a prawo do poprawki ma 6,4%. Z tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych drugiego stopnia maturę zdało 74,6%. Prawo do poprawki ma 18,4%. Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego zdało 97% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki 98% absolwentów, a z języka angielskiego, czyli najczęściej wybieranego, 97%. Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin naturalny z języka polskiego zdało 98% absolwentów, egzamin z matematyki 94%, a spośród tych, którzy wybrali język angielski, zdało go 98%. Wśród tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych drugiego stopnia pisemny egzamin z języka polskiego zdało 95% absolwentów, egzamin z matematyki 80%, a spośród tych, którzy wybrali język angielski, zdało go 95%. Średni wynik uzyskany przez maturzystów z liceów pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym to 66% punktów możliwych do uzyskania. Z matematyki również na poziomie podstawowym to 71% punktów. Z języka angielskiego 85% punktów. Średni wynik uzyskany przez maturzystów, techników, szkół artystycznych i szkół branżowych drugiego stopnia pisemnego egzaminu z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym 57% punktów możliwych do zdobycia, z matematyki również na poziomie podstawowym 51%, z języka angielskiego 73%. Wśród tegorocznych absolwentów liceów ustny egzamin z języka polskiego zdało 99,5% absolwentów. Egzamin z języka obcego zdało 99,1% absolwentów. Średni wynik z języka polskiego to 73% punktów możliwych do zdobycia, a z języka obcego 82%. Wśród tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych drugiego stopnia egzamin ustny z języka polskiego dało 98,6% absolwentów, a egzamin z języka obcego 96,4%. Średni wynik egzaminu z języka polskiego to 60%, a z języka obcego 67%. W tym roku egzaminy maturalne odbywały się w dwóch formułach. W nowej formule, czyli formuła 2023, do egzaminów przystąpili tegoroczni absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących i był to pierwszy rocznik, który ukończył 8-letnią szkołę podstawową. Oraz w starej formule, formuła 2015, maturę zdawali tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli 4-letnie technikum i był to ostatni rocznik, który uczył się w gimnazjach. Zgodnie ze starą formułą maturę zdawali też absolwenci szkół branżowych drugiego stopnia oraz abiturienci ze starszych roczników. Tegoroczne egzaminy maturalne, które odbyły się w dniach od 4 do 23 maja, składały się z dwóch części, pisemnej i ustnej. Abiturienci mierzyli się z przedmiotami na poziomie podstawowym, językiem polskim, matematyką i językiem obcym oraz wybranymi przedmiotami na poziomie rozszerzonym. By zdać maturę, należało osiągnąć określony próg zdawalności. Dla obowiązkowych egzaminów ustnych wyglądało to tak: język polski 30%, język obcy nowożytny 30% punktów. Podobnie próg wygląda w przypadku egzaminów pisemnych: język polski 30%, matematyka 30% i język obcy nowożytny 30% punktów. Co ważne, w przypadku wybrania przedmiotu dodatkowego
nie ma progu zdawalności. Wynik warunkuje możliwość dostania się na wyważoną uczelnię. W przypadku niezdania egzaminu, maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo przystąpić do poprawki. Absolwent musi do piątku 14 lipca złożyć do dyrektora szkoły pisemną prośbę o chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach od 21 do 22 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może go poprawić dopiero za rok. A teraz inny temat. W zeszłym tygodniu był najgorętszy tydzień w historii pomiarów. Tak wskazują wstępne dane Światowej Organizacji Meteorologicznej. Był to niezwykle gorący początek lipca i wystąpił na początku anomalii El Niño, która w dalszym ciągu będzie napędzać fale upałów. Ubiegły tydzień był najgorętszy w dziejach pomiarów. Najgorętszy tydzień historii nastąpił po najgorętszym w historii czerwcu z bezprecedensowymi temperaturami na powierzchni morza i rekordowo niskim zasięgiem lodu na Antarktydzie. Według wstępnej analizy, opartym na japońskim zestawie danych satelitarnych, średnia globalna temperatura 7 lipca wynosiła 12,24 stopnia Celsjusza. Jest to o 0,3 stopnia Celsjusza powyżej poprzedniego rekordu z 16 sierpnia 2016 roku, kiedy to też występowało silne zjawisko El Niño. Według różnych zestawów danych, pierwszy tydzień lipca ustanowił nowy rekord pod względem dziennych temperatur. A teraz temat dzisiejszego odcinka, Wimbledon 2023. Niestety niezbyt dobre wieści, jeżeli chodzi o polskich zawodników. Hubert Hurkacz odpadł w 1/8 finału po porażce z Serbem Nowakiem Dziokowiczem. 6-7, 6-8, 6-7, 6-8, 7-5, 4-6. Mecz Huberta Hurkacza z Nowakiem Dziokowiczem rozpoczął się wieczorem w niedzielę, ale po dwóch setach został przerwany z powodu ciszy nocnej. Oba sety rozegrane w niedzielę wygrał Serb. Hubert Hurkacz przed pojedynkiem o ćwierćfinał wygrał w pierwszej rundzie z Hiszpanem Albertem Ramosem Vinolasem 6-1, 6-4, 6-4. W drugiej rundzie z mającym polskie korzenie Brytyjczykiem Janem Choińskim 6-4, 6-4, 7-6, 7-3. A w ostatni piątek pokonał Włocha Lorenzo Musettiego 7-6, 7-4, 6-4, 6-4. Również Iga Świątek została pokonana w ćwierćfinale. To Elena Svitolina okazała się mocniejsza i ograła Polkę 7-5, 6-6, 5-7, 6-2. Awansując tym samym do półfinału, gdzie zmierzy się z Marketą Mondrusową. Oczywiście jeszcze nie koniec Wimbledonu. Teraz polscy kibice będą śledzić poczynania Aryny Sabalenki, bo matematyka jest nieubłagana. I jeśli Sabalenka dojdzie do półfinału, następnie do finału zmagań, to z automatu wyprzedzi Świątek w klasyfikacji WTA, stając się tym samym pierwszy raz w swojej karierze liderką tego zestawienia. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.